Witam Was serdecznie w filmiku, w którym pogadamy sobie o słodzikach. Jakiś czas temu prosiliście mnie o ten film, więc postanowiłam go nagrać. I wybrałam dzisiaj nagrywanie na balkonie, żeby znowu kolejny raz tłem nie była ta sama kanapa. Także mam nadzieję, że sąsiedzi nie będą strasznie głośno, ale już są głośno, bo jest jakaś impreza w knajpie obok i po prostu jest ich pełno, robią sobie zdjęcia i strasznie się drą, ale mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. Także chciałam Wam dzisiaj pokazać moją opinię na temat środków słodzących, które mamy dostępne na rynku, w miarę łatwo dostępne na rynku w Polsce. I oczywiście takim najbardziej podstawowym i najlepiej wszystkim znanym środkiem słodzącym jest po prostu cukier, który jest nazywany też białą śmiercią, mówi się, że absolutnie nie wolno go jeść. No i owszem, nie jest to zdrowy produkt w naszej codziennej diecie, nie powinniśmy go jeść, jednak ja uważam, że są dużo gorsze alternatywy dla cukru i że nie jest z nim tak straszliwie źle. Mianowicie chodzi mi o to, że świat został tak mniej więcej w latach 70. zalany dosłownie, wszystkie produkty spożywcze zostały zalane syropem glukozowo-fruktozowym i zostało to zrobione ze względów polityczno-gospodarczych. I niestety no, podejrzewa się, że syrop glukozowo-fruktozowy jest przyczyną dzisiejszej epidemii otyłości. Oczywiście w połączeniu z naszym obżarstwem i nieograniczonym dostępem do każdego rodzaju jedzenia. Ale syrop glukozowo-fruktozowy ma to do siebie, że obkleja wątrobę, przez co leptyny nie mogą dostać się do mózgu i dać tego sygnału, że jesteśmy nasyceni, że nie potrzebujemy już więcej jedzenia i mamy po prostu niepohamowany apetyt z tego powodu. Także jeżeli macie ochotę zjeść jakąś czekoladę, czy zjeść jakieś tam ciasto, ja nie jestem typem osoby, która powie, że do końca życia nie wolno Wam mieć żadnych słodyczy, żadnego tortu na imieninach, chucioci, niczego. Absolutnie nie. Ja uważam, że żyjemy po to, żeby czerpać przyjemność z jedzenia i po prostu musimy dokonywać mądrzejszych wyborów, żeby pożyć jak najdłużej w jak najlepszym zdrowiu, ale nie musimy się katować. Więc jeżeli macie ochotę na coś słodkiego, spójrzcie na skład i po prostu dbajcie o to, żeby był tam po prostu cukier, po prostu masło i tak dalej, żeby nie było rzeczy, które są syfiaste, nie było margaryn, nie było właśnie syropu glukozowo-fruktozowego i wtedy jak najbardziej możecie od czasu do czasu coś takiego zjeść i nic się absolutnie nie stanie. Także cukier naprawdę nie jest w tych czasach najgorszy ze wszystkiego. I teraz przejdę do innych substancji słodzących. Oczywiście cukru tu nie przyniosłam, no bo po co? No wszyscy wiecie, jak wygląda cukier, nie ma sensu. Także przejdę do następnych substancji słodzących i możemy je podzielić na naturalne, syntetyczne, na kaloryczne, niekaloryczne. Także będzie trochę taki miszmasz tutaj po kolei, ale postaram się to zrobić w jakimś logicznym porządku. I zacznę od też jeden z bardziej popularnych rzeczy. Jest to zwykły słodzik stołowy, to jest cyklaminian i sacharynian sodu. Jest to słodzik, który jest pozbawiony kalorii. Oczywiście zaraz znajdą się osoby mówiące, że słodzik też ma kalorie. Owszem, wszystko ma jakieś kalorie. Jednak słodzik w tych ilościach, w których jesteśmy w stanie go zjeść, jest praktycznie bezkaloryczny, bo jedna łyżeczka cukru to jest 5 gramów i 20 kilokalorii, a odpowiednik jednej łyżeczki cukru, czyli jedna tabletka, to jest 1/100 kilokalorii, więc naprawdę no, nie możemy mówić, że to ma jakieś kalorie. I ten słodzik ma sporo dosyć zalet. Pierwszą zaletą jest to właśnie, że jest bez kalorii. Drugą zaletą jest to, że on nie ma charakterystycznego jakiegoś niedobrego posmaku, smakuje całkiem nieźle. I trzecią zaletą jest jego cena, jest on bardzo tani. Za te 1200 tabletek, jakie tutaj mamy, płacimy około 4 zł. Niestety, no nie powiem Wam, że jest to zdrowy, dobry i najmądrzejszy wybór, bo tak nie jest. Jednak nadal uważam, że na diecie jest to lepszy wybór niż cukier, no bo ma mniej kalorii i nie powoduje, że chce nam się więcej, więcej, więcej. Jednak no zdecydowanie nie jest on zdrowy, także nie usłyszycie w moich ust, że jest to samo zdrowie, ale ja też nie jestem osobą, która kategorycznie tego zabrania, bo bazując oczywiście na mojej wiedzy, nie jestem tu wykształcona w tej dziedzinie, ale czytam dużo, oglądam dużo filmików i mam jakieś doświadczenie życiowe. Uważam, że nie jest to jakaś trucizna, ale nie jest to najzdrowsza rzecz. Często można się po tym kiepsko czuć, to znaczy mieć taki charakterystyczny posmak, jak się za dużo zje po czasie, nie w trakcie jedzenia, ale po czasie i tak się wręcz odbija takim dziwnym, kolowym jakby posmakiem. Także tutaj ma to jakieś tam swoje oczywiście wady. Ten środek konkretnie można piec, także można go dodawać do jakichś dietetycznych pieczonych ciast. Ma też taką wadę, że ma on praktycznie zerową objętość i na przykład serniki pieczone z nim nie mają tego efektu, jak mamy z cukrem, że jest jakaś objętość, coś co wchłania ten cukier, tu tego nie ma, więc są dosyć mocno nalane wodą. Także taka jest wada tego słodziku kolejna. I jak jesteśmy już przy słodzikach bez kalorii w postaci pastylek,
to mamy jeszcze tutaj stewię. Stewia jest naturalnym słoikiem, jest zdrowa. Nie polecam Wam kupowania tej stewii w słoikach, ponieważ ona ma dosyć sporo kalorii wbrew pozorom i ma od groma wypełniaczy, które tworzą właśnie tę objętość, bo same stewiozydy, glikozydy stewiolowe są praktycznie no bardzo skoncentrowane, więc trzeba je czymś rozcieńczyć, żeby sypać sobie łyżeczkami i nie jest to zdrowy wybór, naprawdę nie kupujcie tego. Jak już to kupujcie stewię, oczywiście w listkach byłoby najzdrowiej, ale taką też w pastylkach jest całkiem w porządku. I ona jest naturalna, jest pozbawiona kalorii, także to są takie jej zalety, ale ma niestety dosyć paskudnawy smak, nie wszyscy są w stanie ten smak znieść. I jest dosyć droga, bo te 250 pastylek, jakie tu mamy, kosztuje około 12-13 zł. Też można ją piec, no i też nie daje nam tej objętości, czyli tego efektu w ciastach, który czasami jest potrzebny, żeby ciasto było dobre. Jesteśmy teraz przy naturalnych słodzikach i przy naturalnych zostaniemy, czyli cała ta reszta będzie naturalna, więc może zacznę od rzeczy najprostszych. Tu mamy miód. To jest pyszny nasz polski rzepakowy miód, który pan odwirowywał przy mnie z plastrów miodu wyciągniętych z ula, więc jest to naprawdę świetny wybór. Miód ma oczywiście sporo kalorii, ma trochę mniej kalorii niż cukier, jednak musimy pamiętać o tym, że ten miód jest naprawdę ciężki, więc używa się go więcej niż tego cukru. Jak potrzebujemy jednej łyżeczki, która ma efekt słodzący jak jedna łyżeczka cukru, to ona dużo więcej waży, więc de facto ta kaloryczność jest bardzo podobna. Jednak ja uważam, że miód jest bardzo zdrowy. Jeżeli macie w swoim codziennym jadłospisie, w swoich kaloriach i makroskładnikach miejsce na ten miód i te węglowodany, to jak najbardziej Wam go polecam. I tak samo sytuacja wygląda z syropem klonowym. Też uważam, że jest to zdrowy wybór. Do tego ma przepyszny taki karmelizowany smak. 100 ml ma 358 kcal, więc nadal całkiem sporo. Więc jeżeli macie miejsce na to w makroskładnikach i w kaloryczności, jak najbardziej po to sięgajcie. I jeszcze jedna bardzo ważna, istotna rzecz, której zapomniałam powiedzieć przy tych słodzikach zero, bezkalorycznych. Nie róbcie nigdy tak, ja Wam tak radzę, żeby spożywać coś, co jest słodkie i pozbawione kalorii, czyli na przykład posłodzona kawa, herbata, jakiś napój, bez żadnych kalorii, które zjecie obok. Ponieważ nasz organizm jest tak skonstruowany, że gdy czuje coś słodkiego, to wysyła insulinę, żeby zagospodarowała te węglowodany. A gdy nie ma czego zagospodarowywać, trochę wariujemy i w efekcie skutek może być dość negatywny i całkiem odwrotny i możemy mieć problemy ze schudnięciem. Więc używajcie tego typu rzeczy do jakichś deserków albo przy piciu jakiejś słodkiej herbaty zjedzcie coś, jakiś owoc, żeby to nie było tak, że jecie coś słodkiego i ma to zero kalorii, bo po prostu jest to niekorzystne dla naszego organizmu, który jest dosyć mądry i nie wprowadzajmy mu już jakichś takich rzeczy, których nie potrafi przewidzieć, bo ta cała machina nam się zacznie psuć. O, w końcu słońce trochę przeszło, mogę otworzyć oczy jako tako. I ostatni już taki słodzik naturalny, który też jest dosyć dużo mniej kaloryczny niż cukier jednak, to jest ksylitol. I ksylitol jest naturalnym cukrem brzozowym, który ma mnóstwo zalet. Po pierwsze, ma bardzo niski indeks glikemiczny, wynosi on 13. Po drugie, ma niską kaloryczność dosyć, 240 kcal w 100 gramach. Po trzecie, jest naturalny. Po czwarte, nie ma żadnego niedobrego posmaku. I po piąte, ma super właściwości dla naszych zębów, jest przeciwpróchniczy, jest też przeciwgrzybiczy, czyli osoby chorujące na kandydozę mogą jak najbardziej go wciągać i on nie karmi tych grzybów. Ma jedną taką wadę, że może powodować podrażnienie jelit i jakieś tam biegunki, szczególnie na początku stosowania, także na to należy uważać i nie przesadzać z jego ilością. Koszt takiego ksylitolu to jest około, ten kilogram kosztuje około 30 zł. I ja zwykle kupuję ksylitol na Allegro, bo jest on dużo tańszy niż w sklepach stacjonarnych. I tutaj czasami podobno zdarzają się podróbki, niektórzy mi pisali, że zdarzają się podróbki. Dlatego ja Wam powiem, jak ja rozpoznaję ksylitol. Po pierwsze na wygląd. Ksylitol jest bardzo taki lśniący i bardzo sprawia wrażenie takiego wilgotnego. Lepi się do słoika, do takich właśnie folii, tak się przykleja, o, tworzy takie, widzicie, grudy. A jeżeli chodzi o smak, ksylitol daje taki efekt chłodzący, jak się go położy na języku, to czuć taki chłód. Najpierw jest bardzo mało słodki, dopiero z opóźnieniem daje takiego kopa, że aż po prostu wykręca takiej słodyczy. Także to są takie charakterystyczne cechy ksylitolu, jak dla mnie, i ja po tym rozpoznaję, że mam dobry ksylitol. I teraz po prostu najwspanialsze odkrycie świata. Kuzyn ksylitolu, który nazywa się erytrol,
ma wszystkie zalety ksylitolu, jakie możemy po prostu znać, i ma pomniejszone jego wady, czyli nie powoduje tego efektu przeczyszczającego, nie podrażnia jelit. Ma tylko 20 kilokalorii w 100 gramach i indeks glikemiczny 0. Jest troszeczkę mniej słodszy od cukru, więc używa się go troszeczkę więcej. Daje ten efekt objętości potrzebny w ciastach. No i jedyną wadą tego erytrolu jest to, że jest dosyć drogi i kilogram tak wychodzi około 60 zł. Ale płacimy za produkt w zasadzie idealny. Zero posmaku, sama natura, objętość, same super po prostu właściwości przeciwgrzybicze, przeciwpruchnicze i tak dalej. Zero praktycznie kalorii, 20 kilokalorii w 100 gramach, no co to jest? Zerowy indeks glikemiczny. Także jak dla mnie jest to naprawdę ideał, ja jestem teraz w nim zakochana i go używam. Także to tyle, znacie moją opinię na temat tych najpopularniejszych, najłatwiej dostępnych substancji słodzących na rynku. Oczywiście są jeszcze różne inne produkty, przeróżne słodziki pochodzenia naturalnego, jednak one na razie w Polsce są mocno drogie, mało znane i trudno dostępne, więc w sumie nie ma sensu o nich mówić. Myślę, że wśród tego, co dzisiaj przedstawiłam, każdy znajdzie coś tam dla siebie, mam taką przynajmniej nadzieję, i że każdy wybierze to, co mu będzie odpowiadało. Także po prostu najlepsza metoda. Próbujcie, sprawdzajcie, czy Wam smakuje, czy dobrze się po tym czujecie i jakie są efekty w Waszym codziennym życiu, czy tam dietach, czy co tam macie na celu, odżywiając się zdrowo, czy po prostu dobrze się czuć, czy schudnąć. Sprawdzajcie, co i jak na Was działa. Także ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam Was do kciukowania. Również komentujcie, dawajcie mi jakieś sugestie do następnych filmików. No i to by było na tyle. Także do zobaczenia następnym razem. I pa, pa. Słońce mnie już tak oślepia, że muszę skończyć. Pa.